Tak, cały czas, cały czas. No, takie wydeptane tam na rodziców chodziłem, do szkoły chodzili na skali. No oczywiście były tam jakieś tam takie właśnie place duże, okrągłe, no takie, no to nikt na to nie zwracał uwagi, ile ja wtedy miałem, to była piąta klasa podstawówki. Aha. A jaka to była miejscowość, bo to tam, gdzie te piktogramy powstawały, nie? No, tylko tego, ja już panu powiem, tam takie były takie dwa miejsca. Jedno było takie jeziorko na takim polu, ono też daleko było. Tak jakby było coś bardzo ubite, jakby coś uderzyło w mnie, odbiło się i 200 metrów dalej wbiło się w ziemię. Była taka ogromna dziura. I tam dzieciaki chodziły się bawić tam. No ja tam zresztą chodziłem, bo tam fajnie było, takie drzewa rosły tak pod skosem dziwnie, jakoś tak żeśmy sobie przewiązywali tam i my się puszczali tam. Ale miałem taką sytuację kiedyś i to mogę panu opowiedzieć, bardzo ciekawa jest. Moi koledzy, jeden taki z klasy, Tomek jeszcze, pamiętam, był drugi kolega jego, którego też znam, był starszy o rok ode mnie i był trzeci jeszcze taki koleś. Pytaliśmy, gdzie możemy to wypić. Ja mówię, no że w sumie, no to można na tej łódki pójść, bo tam wszyscy chodzą, prawda, i tak dalej. I starsi, i młodzi. A to jest, powiem panu, że tak bardzo zmierzchało. Robiło się już tak dość ciemno i niebo było bardzo zachmurzone. Pamiętam, że księżyc tak ledwo się przebijał tam przez te wszystkie chmury. No i tak poszliśmy tam za te górki, stanęliśmy. To taki dość kawałek od bloków. To był jeszcze blok taki, który nie był ukończony. Tam jeszcze tam ludzie nie mieszkali. No i tak stanęliśmy tam i pamiętam, że tam ten jeden kolega, ten starszy, trzeci, to on się tak do mnie trochę rzucił, bo no chyba tak staliśmy, tak chwilę żeśmy dyskutowali. No i wtedy zdarzyła się bardzo ciekawa rzecz, pojawiła się taka mgła, ogromna mgła, ona była po mojej prawej stronie, ale trochę pod skosem do tyłu. Ja stałem twarzą w stronę bloków, koledzy stali właśnie w tym kierunku, no i tak patrzyliśmy na tą mgłę, była po prawej stronie, a po lewej już jej nie było, tak, no takie dziwne zjawisko. I wie pan, taki był niesamowity dźwięk, nagle się pojawił, taki, ciężko mi jest go przyrównać do czegoś, bo to był taki jakby, nie wiem, stado pszczół, tak zryczało, tak. Tak się zbliżało, coś jakby prąd w kablach przeskakiwał taki. My trochę się wystraszyliśmy tego, bo to ciemno już było. Mówię, mgła się pojawiła, my na tym polu staliśmy. No i tak podeszliśmy tak parę kroków właśnie w stronę tego dźwięku i tak powiedziałem do kolegów, że kurde, może to jakiś rolnik na tym polu jeszcze pora w nocy. Jest tak ciemno, że nas nie widzi, nas rozjedzie w tej mgle. No i cofnęliśmy się trochę do tyłu, no ale ten dźwięk się zbliżał z góry, wie pan. I on tak się zbliżał, nagle się zatrzymał. I zobaczyliśmy ogromne światło białe. Świeciło na biało takie, po takie, jakby nie wiem, talerz od zupy jak jest, to takie właśnie było V. I to tak świeciło na biało. Po jakiejś minucie ten dźwięk zamilkł i się zaczęło świecić na przemian. Białe i czerwone, takie paty. No i tak to przez chwilę trwało, nawet nie wiem dokładnie ile to było. Staliśmy tam wyci i patrzyliśmy, co się z tym dzieje. I za chwilę tej postacie wyszły. No były bardzo niskie, gdzieś około, wie pan, powiem panu, jak ja wtedy miałem 1,40 m, 1,50 m, to one gdzieś mniej więcej takiego wzrostu były. I bardzo szybko poruszały się właśnie w stronę tej drugiej dziury, tej głębszej takiej. W tamtym kierunku pobiegły. No ale jak mówię, było trochę ciemno i to światło jak oświetlało, to widzieliśmy, jak one się poruszają dość szybko. Żeśmy tak kawałek za nimi pobiegli, jak to łebki, jak to dzieciaki, zaraz zaciekawieni byliśmy. Pamiętam, że kolega krzyknął tam do nich, hej! Te osoby się, te postacie się zatrzymały, tak postały może z pół minuty, myśmy się też zatrzymali, bo się wystraszyliśmy. No i one pobiegły dalej. No i jak one tam pobiegły, myśmy już tam nie biegli, bo jak mówię, ciemno było, nie wiadomo jak na tym polu ta dziura. I wróciliśmy do tego właśnie, tego światła, ono cały czas tam świeciło na przemian, białe, czerwone, białe, czerwone. No i nagle zapaliło się na białe i znowu zaczęło ten dźwięk wydawać, ten taki, no taki dziwny, jak mówię, jakby prąd w kablach, tak bardzo duże napięcie przechodziło. No i zaczął się unosić do góry to światło, no i wtedy podbiegliśmy tam do środka, ja podbiegłem centralnie pod to i powiem panu, że w tej mgle był taki wielki tunel, jak przerety się wycina, na przykład, nie wiem, na rybę, jak się idzie i wyciąga się ten lód z tej wody, to taki tunel był. Ten, to coś, co się unosiło, po prostu zrobiło taki tunel w tej mgle. No i zacząłem to wtedy już dokładnie. Było to bardzo duże, okrągłe i unosiło się bardzo, bardzo szybko do góry. Najciekawsze.
ciekawsze jest to, że jak on się przebił przez te chmury, bo mówię, nie było widać nieba, bo chmury były, to zobaczyłem, wie pan co, no strasznie dużo gwiazd. On zrobił dziurę w tej chmurze, jak przeleciał, taką dość dużą tą dziurę zrobił i było widać bardzo, bardzo dużo gwiazd. No i tak stałem może dwie minuty, patrzyłem, jak się to unosi i za chwilę te chmury tak się rozeszły. No i już potem już nic nie było widać, ani tego czegoś, co leciało, nie było też widać w ogóle gwiazd. Pamiętam, że drugi dzień tam poszliśmy w to samo miejsce, bo tak opowiedziałem kolegom, żeśmy tam poszli. Ja tam znaleźliśmy takie dziury w ziemi, ale były dość głębokie, bo to znalazłem techę taką, mówię, taką koło 2 metrów. I wróciliśmy do środka do tej dziury i ona spadła tam i potem jeszcze taką półmetrową dekę chcieliśmy zjeść, jaka ona duża będzie ta dziura. No faktem, że ona nie była duża, bo to ona była, że tak ja wiem, na wielkość stopy. Jak tak włożyłem stopę, to tam nikt by do niej nie wpadł. Ale było ich kilka, w takim odstępie może 10 kroków. I znaleźliśmy parę, ja wiem, chyba 4, ale już potem nie szukaliśmy, więc... No, także to co widziałem, no, taka historia. Słuchaj, a które to były lata? Który to był rok? O, wie pan, który to był rok. Ja mam teraz 4 dyszki, to było jak chodziłem do podstawowej, ja wiem, który to był rok, ale to było bardzo, bardzo dawno. Aha, a jak się miejscowość nazywała? To jest Opole, dokładnie Opole, na końcu Walinki. Taka właśnie, takie za górkami. No teraz już tych 3 drzewek tamtej dziury nie ma, ale jest jeszcze to jeziorko takie. Co mi się wydaje, że coś musiało uderzyć z góry bardzo mocno, bo wie pan, to jest takie, to nie jest jeziorko, które tam, ono jest takie jakby sztuczne, nie wiem, no, samo się zrobiło. Po prostu deszcz zapadał i ziemia nie wsiąknęła tego jeziorka, o, tej wody całej nie wsiąknęła i to po prostu zostało i ono jest tam do dzisiaj. Aha, rozumiem. Słuchaj, to ile was tam osób było? No, ja byłem i jeszcze 3 osoby, tylko tak mówię, z Tomkiem, z tym kumplem z klasy, to jeszcze utrzymuję kontakt, tego drugiego to już nie widziałem, słyszałem, że do Anglii pojechał, a tego trzeciego w ogóle nie znałem, chłopaka. A, rozumiem. Słuchaj, wysłałbyś mi zrzut mapy, w którym miejscu dokładnie to jest, albo mapowanie. Ja tam przyjadę, wiesz co, wziąłbym sprzęt, wyposażenie i jakieś pomiary by się zrobiło chociaż. A ja mam jeszcze takie pytanie właśnie, czy na przykład, bo ja wiem, tu czytałem gdzieś potem na internecie teraz, jak jestem taki dorosły, wiadomo, bo kiedyś nie było internetu i to tak, jako dzieciak to w sumie olałem, powiedziałem to mamie, mama też to olała, bo powiedziała, że taki, który opowiada. Mhm. No ale czy na przykład jak ktoś jest w pobliżu takiego czegoś, czy na przykład może być napromieniowany, czy coś takiego? Wiesz, no, jest trudno, na pewno tam, wiesz, jakieś tam śladowe ilości, wiesz, no być może faktycznie, wiesz, no ale zależy jakiego rodzaju to jest promieniowanie, czy to jest z zakresu, wiesz, miękkiego rentgena i tak dalej, to by trzeba było na gorąco odczyty wtedy zrobić, bo teraz to już po takim czasie, no chyba, że tam coś się nadal dzieje, bo my mamy pewne informacje, że się jednak dzieje, bo... Nie wiem, czy ty widziałeś moje nagrania z tego roku, w ogóle za ten bieżący rok, bo żeśmy właśnie w kwietniu coś też obserwowali, udało mi się nagrać. Potem widziałem w kierunku Opola właśnie, jak w atmosferę Ziemi wchodzi trójkąt, który znika. Następnie pojawiły się takie 2 plamy żółtego światła, które po chwili przygasły. Potem pokazała się jedna. I za jakiś czas mieliśmy w tym miejscu kolejne, wiesz, kolejnych parę obserwacji. Który, ja no. Powiem tak, ja mam jeszcze kumpla w pracy, powiedziałem o tym i on mówi, Adam, ja ci też coś powiem. Na Malince, znaczy nie na Malince, już to jest Malina taka miejscowa, dzielnica po prostu. Mhm. Tam są jeziora i też jest las i on tam na rybach był wieczorem z kolegą. Mówi, że takie światło wyleciało z lasu, mówi, że tak się zastraszyli, że skoczyli do wody. A kiedy i to... tak polatał w kółko i odleciał bardzo szybko. A kiedy to było? A to akurat to mówił, że ja wiem, gdzieś 2 lata może gdzieś temu. Że takie właśnie on miał przeżycie. Bo ja mu powiedziałem swoją, to powiedział, mówi, że mówiłem, tak się wystarczyliśmy, że skoczyliśmy do wody i jeden i drugi. No bardzo, wiesz co, z tymi istotami to bardzo ciekawe rzeczy opowiadasz. To mówisz, że ty ich widziałeś. Ile tych istot tam było? 2. I najlepsze jest to, że one zostały na ziemi, a to coś poleciało. Aha, a czy jesteś w stanie określić ich wygląd, wzrost i tak dalej? Jest to możliwe? Ja mówię, nie miał więcej jak 1,50 m. Niskie istoty, ale żeby opisać je tak, z bliska one były, ciężko mi je opisać, bo to mówię, to był wieczór późny i one były właśnie takie, kurde, szare,
no to się rozmywały po prostu, nie było ich widać dokładnie. Bo ja stałem od nich dość, ja wiem, 15-20 metrów, także dokładnie ich nie opiszę, bo... A wielkość, nie, słuchaj, to, no no, tak jakby. A wielkość tego światła? O, światło było bardzo duże, naprawdę, to było ogromne światło. Aha. No. Ale nie było na przykład widać, że to coś leci i przyleciało, tylko nagle pojawiło się tak jakby z tej mgły, tak? Nie. Leciało. Światło się zbliżało do nas z góry. Ono leciało, zatrzymało się. Już na ziemi jak stanęło. To po chwili zmieniło się, na przemian świeciło. Raz taki pasek białe, czerwone na zmianę. I potem zobaczyliśmy właśnie te dwie postacie, które tam w tym kierunku tej dziury szły. Dlatego ja tak z perspektywy czasu wydaje mi się, że tam coś musiało się robić, że oni tam że zostawili tych dwóch i odlecieli do góry tamtym czymś. Słuchaj, wyślesz mi mapowanie, tam mapkę, żebym mógł trafić w to miejsce. Ja pojadę tam, zbadam to, dobra? Dobra, to słuchaj, jak my będziemy się szykowali na wyjazd, bo nie wiem, kiedy to zorganizuję, bo będę chciał wziąć całą ekipę z sobą, to byśmy się umówili, byśmy tam podjechali do ciebie, pokażesz nam to miejsce i tam byśmy zrobili pomiary, może coś się uda tam znaleźć. Nie, no ja to, że mogę pokazać. Mhm. Tam dalej nawet powiem, że tam dość dużo jeszcze jest. Tam powoli budują tam domki, ale tam jeszcze właśnie koło tego jeziorka tam nic się nie dzieje, nic nie budują. Tej dziury takiej, co tak jakby coś się tam wbiło, to tego już nie ma, tam domy stoją. Aha. Ale, wie pan co, jeszcze kiedyś tu pamiętam taką historię, mama mi opowiadała kiedyś, że tam właśnie nie mogliśmy iść, bo tam, kurczę, coś takiego było, to już pamiętam, że tam nie mogliśmy na te trzy drzewka chodzić, bo tam było to potem jakoś ogrodzone, że tam nie puszczała milicja, coś takiego było, ale to tam przez kilka dni, a potem już normalnie się chodzi. Nie wiem dokładnie, o co tam śmigało, wiem, tylko że no teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że tam coś musiało upaść z góry. Aha, i oni przylecieli i szukali tam czegoś, tak? No ja tak teraz na to stawiam, że tak właśnie było, no bo po co by biegli, bo tam były pola i las, tam nic nie było, poza tą dziurą. I oni właśnie dokładnie w tym kierunku pobiegli. No ale ty czekaj, to był ten teren, gdzie powstawały te piktogramy? Powiedz, jak to było daleko od miasta, od Opola? Tak. A który to był? Blisko siebie było, bardzo blisko siebie to wszystko było. Tak, ale to wtedy te kręgi zbożowe tam były, tak? Tak, kręgi zbożowe, znaczy ja wtedy nie wiedziałem, że to są kręgi zbożowe, tylko po prostu rolnicy nas tam dzwonili, pasami lali, chodzili też do szkół do nas i tam się nauczyciele żalili, że właśnie dzieciaki niby tu z bloku wchodzą i im zboże tam ugniatają, robią jakieś koła wielkie, jakieś takie, jakieś, no nie wiem jak to nazwać, myśmy się w tych polach rzeczywiście bawili i rzeczywiście były tam takie ogromne koła, takie duże plaski jakby ugniecione tego zboża, no ale wtedy nikt na to nie zwracał uwagi, bo jak to dzieciaki wiadomo pobawić się, opobiegać, a nie jest, nie? Mhm. No a rolnicy to gonili nas, bo właśnie mówili, że im za bardzo niszczymy. No tego ja z góry nie widziałem, no tego nie mogę powiedzieć, co tam było, bo ja to tylko widziałem w ziemi, jako łebek tam, jakbyśmy biegali, bo no to były duże połacie tego zboża, takie splaszczone. Ugniecione. No także, no bardzo mówię, taki kurde ciekawostka była i ja tego nigdy nie zapomnę, to co widziałem i nikt mi nie powie, że tego nie było. Słuchaj, to mogły być lata 83, gdzieś 4 rok, nie? Tak gdzieś 80... No tak, mogły, bo ja 76, no tak, mogłoby gdzieś być, no. Mhm, czyli tak, to... Słuchaj, bo tam... Słuchaj, ale... Dobre miejsce mieliby na lądowanie, bo to za górką jeszcze taką, jak to usypane było, to tam... Tak, słuchaj, w 86 roku wyszedł taki program właśnie, ja go pamiętam, to było wyemitowane w telewizji, że jacyś tam świadkowie właśnie się wypowiadali, że nad Opolem to były dwie kobiety, i które widziały jakąś właśnie zbliżającą się dziwną kulę światła, która się zatrzymała, one stanęły jak wryte i nagle to wszystko, wiesz, zgasło, nie? I one były bardzo się tego wystraszyły. Potem gdzieś tam
telewizja dotarła do innych świadków, wiesz, był taki program, ja mało co z tego pamiętam, ale właśnie wiem, że to było w Opolu. Program był nadany w 86 roku, a one właśnie mówiły o takich zdarzeniach, to było nagrywane chyba w 83 albo 2 roku, jakoś tak. Tak, właśnie, właśnie ja sobie coś takiego przypominam, bo ten program mi bardzo tak utkwił w pamięci, mało co z tego pamiętam, ale to były dwie kobiety właśnie z Opola, które coś tam obserwowały, nie? No ja mówię, to, bo to było jak w podstawówce, no ja mówię, no to mogłoby tak być, tak jak mniej więcej gdzieś tak te czasy, no, to by się mogło zgadzać. Czyli tam się coś działo, bo słyszałeś o tych dwóch policjantach, co obserwowali ten obiekt, nie? Nad Opolem, to było 3 lata temu, tam... obiekt wystraszyłby patrol policji, gdzie oni po prostu zwątpili, zaczęli oddalać się z tego miejsca, wiesz? No nie, no tego akurat o tych policjantach tam nie wiem, tam w sumie nie śledzę tego tam. No to słuchaj, wpisz sobie na wpisz sobie na YouTube, czy tam w Google sobie wpisz, policjanci obserwują UFO nad Opolem, nie? Patrol policji, no to tam będziesz miał cały raport nawet tych policjantów, wiesz, oni się wystraszyli, uciekli stamtąd, obserwowali obiekt przez jakiś czas, dla nich nawet nagrali kawałek tam telefonem, nie? Znaczy ja powiem, no ja tam trochę też strachałem, ale jak to dziecko za domu ciekawskie było, to byśmy to podeszli do tego, no i tak jak mówię, jak to się potem zaczęło unosić, naprawdę, to było bardzo duże, to spora rzecz była. Słuchaj, ty cały czas jesteś tam w Opolu jakby coś, tak?